Dom dla matki i dziecka. Jego początki sięgają 1949 roku. To wówczas przy zakładzie karnym w Grudziądzu powołano do życia żłobek. Późniejszy Dom Małych Dzieci, dziś funkcjonujący pod nazwą Dom dla Matki i Dziecka. To miejsce nie przypomina więzienia, tylko widok z okna trochę inny niż w zwykłym domu. Struktura domu to jest usytuowane na trzech piętrach, jak również na w pomieszczeniach parteru umieszczona jest kuchnia oraz pomieszczenia socjalne. Na każdym piętrze standardowo występują są trzy sale dla matek z dziećmi, a także sale bawialnie, które pełnią również funkcję świetlicy, wyposażone oczywiście w sprzęt i w mebelki dostosowane do wieku. Osadzone matki przebywające w placówce są bardzo różne ze względu na wiek, wykształcenie, pochodzenie czy osobowość. Najmłodsza miała 17 lat, a najstarsza 48. Pochodzą z bardzo różnych środowisk, noszących znamiona głębokiej patologii, ale też z prawidłowo funkcjonujących domów i ze stałych związków. Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym dzieci mogą wraz z matką przebywać w placówce do 3 roku życia. Granica ta jest podyktowana uwarunkowaniami psychologicznymi i wynika z potrzeb rozwojowych dzieci. Dziecko do 3 roku życia kształci przywiązanie do osoby znaczącej. Osobą najważniejszą w życiu każdego człowieka jest właśnie matka. Są wśród nich skazane na długie wyroki, nawet dożywotniego pozbawienia wolności, a także takie, które przychodzą wraz z dzieckiem odbyć 15 dni kary zastępczej. Nie każda może tu przebywać z dzieckiem. O każdym fakcie narodzin dziecka w warunkach izolacji więziennych przez osadzoną informowany jest sąd rodzinny. Sąd rodzinny właściwy miejscu zameldowania lub zamieszkania tej matki. Sąd rodzinny po rozpatrzeniu wniosku, który matka składa, wyraża taką zgodę bądź nie. Są to decyzje sądów, które respektujemy. W przypadku, kiedy sąd wyraził taką zgodę, to osadzona może z tym dzieckiem u nas w domu dla matki i dziecka przebywać. To wyjątkowe miejsce, dlatego też obowiązują tu inne zasady. Personel domu matki i dziecka nie pełni służby w mundurze. Na co dzień wszyscy funkcjonariusze pracujący z matkami i ich dziećmi chodzą w ubraniach cywilnych. Ma to na celu stworzenie warunków domowych, jak sama nazwa placówki mówi. Zakład karny nr 1 w Grudziądzu podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy. Pojemność jednostki to 1039 miejsc, w tym 26 miejsc w domu dla matki i dziecka i 13 w oddziale ginekologiczno-położniczym.